Witajcie, smyki. Dzisiaj stworzymy razem gniazdko. Potrzebne będą nam do tego dwie duże kartki techniczne A3, klej, nożyczki, brązowa farba, pędzel oraz brązowe kartki. Łączymy ze sobą dwie kartki A3 i rysujemy na nich kształt naszego gniazdka. Już mamy naszkicowane, wycinamy go. Odkładamy niepotrzebne resztki na bok, bierzemy farbę i zaczynamy malować środek naszego gniazdka. Nie domalowuję do samego końca, dlatego że będą tam przyklejone paski z brązowych kartek. Ważne, żeby wypełnić cały środek. Już środek będzie wypełniony, odkładam na bok moje farby, biorę brązową kartkę, składam ją na 4 i wycinam paseczki, które posłużą mi za gałązki w gniazdku. Jeśli paseczki uznam za długie, rozcinam je na mniejsze fragmenty. Paseczki mogą być różnej długości, różnej szerokości. Tak samo robię na przykład z brązową, szarą tekturką. Kiedy już paseczki mam wycięte, biorę klej i zabieram się za przyklejanie. Smaruję brzegi swojego gniazdka i w losowych miejscach przyklejam moje brązowe paski. Staram się, by część z nich nachodziła na siebie, część wystawała, część wchodziła do środka. Jeśli zostaną mi jakieś paseczki, przyklejam je już w losowych miejscach, tak żeby na przykład zapełnić luki, albo tak żeby zakryć kartki. Odginam kilka paseczków do góry, tak żeby stworzyć efekt 3D i wtedy sprawdzam, gdzie brakuje mi jeszcze. I kiedy już elementy będą wszystkie przyklejone, nasze gniazdko będzie gotowe.